W jednym miejscu i o tym samym czasie spotkała się muzycznie uzdolniona młodzież z Szydnika Dużego, Skorczyc, Polichny, Wilkołaza, Wólki Gościradowskiej, Urzędowa i Kraśnika. Uczniowie zaprezentowali swój talent podczas pierwszego powiatowego konkursu młodych talentów Juvenes Artifex. Przesłuchania uczestników i wręczenie nagród odbyło się 15 kwietnia. Konkurs odbył się po raz pierwszy, a jego organizatorem był zespół szkół nr 3. Dyrekcji szkoły zależało na tym, by zaprezentować placówkę oraz pokazać talenty kraśnickiej młodzieży. Jak na pierwszą edycję, konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Odzew był duży, bo jest 15 uczestników z różnych gimnazjów z terenu powiatu. A jest to pierwsza edycja takiego powiatowego konkursu. Chcielibyśmy, żeby co roku się takie edycje odbywały. Jednocześnie zamierzeniem było to pokazać talent młodzieży. No niestety chcielibyśmy również, żeby większa grupa wzięła w tym udział, więc myślę, że z roku na rok ta grupa się będzie powiększała. Chodziło o to, żeby młodzież zaprezentowała swoje talenty. Jak wiemy, tych talentów jest naprawdę bardzo dużo, ale nie każdy oczywiście chce ten talent zaprezentować na forum publicznym. Najczęściej każdy ukrywa go gdzieś w zaciszu domowym. Myślę, że taki początek ośmieli pozostałych i co roku ta akcja będzie cieszyła się większym zainteresowaniem. Konkurs rozpoczął dyrektor zespołu szkół nr 3 w Kraśniku Andrzej Ciupak. Wśród zaproszonych gości obecny był wicestarosta kraśnicki, który podkreślił, że młodzież ze szkół z terenu powiatu kraśnickiego jest muzycznie uzdolniona. Jest takie powiedzenie, cudze chwalicie, swego nie znacie. I myślę, że w tym przypadku również znajduje potwierdzenie. Zachwycamy się wykonawcami z Polski, śledzimy losy celebrytów, a często nie zauważamy, jak bardzo utalentowanych wykonawców mamy tutaj właśnie w powiecie kraśnickim. I ten przegląd, ten konkurs ma nam pomóc w tym, abyśmy zaczęli dostrzegać talenty, które mamy obok siebie. Talenty, które ma młodzież ze szkół w powiecie kraśnickim i również ma być szansą dla tych młodych ludzi, szansą do tego, żeby pokazać się, żeby wybić na sceny lubelskie, krajowe i szerzej również europejskie. Dlatego chciałbym, aby ten konkurs był kontynuowany, aby tutaj właśnie dzięki niemu młodzi mogli przedstawiać swoje wykonania, aby mogli się prezentować. Jury w składzie: Ewa Sobota, Małgorzata Żaba, Henryka Stawczyk, Katarzyna Tomaszewska, Maria Miśkiewicz, Piotr Surowiec, Robert Berdys i Krzysztof Skoczyński wyłoniło zwycięzców. W kategorii muzyki instrumentalnej zwyciężyli pierwsze miejsce Stanisław Dziurda z zespołu szkół w Skorczycach, drugie miejsce Artur Kowal, Bartosz Żaba z publicznego gimnazjum nr 1 w Polichnie, trzecie miejsce Paweł Krzemiński z zespołu szkół w Skorczycach, trzecie miejsce Adam Stępień z publicznego gimnazjum nr 2 w Kraśniku. W kategorii wokalnej pierwsze miejsce Karolina Rak z publicznego gimnazjum w Szydniku Dużym, drugie miejsce Oliwia Kuśmierz z publicznej szkoły imienia Władysława Stanisława Reymonta w Wólce Gościradowskiej, trzecie miejsce Elżbieta Samolej z zespołu szkół w Wilkołasie, wyróżnienie otrzymała Ewelina Gałek z publicznego gimnazjum nr 1 w Polichnie. Organizatorzy planują realizację kolejnych edycji konkursu.